Około 50 balotów słomy spłonęło w niedzielę 9 sierpnia w Gierłatowie w gminie Nekla. Pożar wybuchł przed godziną 19. Na miejsce przybyli strażacy z OSP Nekla oraz policja. Straż pożarna od razu podejrzewała podpalenie. Przypuszczenia okazały się zasadne. Już dzień później policjanci z Nekli ustalili sprawców zaprószenia ognia. 15 i 18 latka. Jak udało nam się ustalić, są to mieszkańcy sąsiedniego Zasutowa. Tłumaczyli, że bawili się w podpalanie. Zapalali i gasili. I tak kilkukrotnie. Potem zasypali piachem i słoma się zapaliła. Wyjaśnił Krzysztof Szcześniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześniu. Nie tu na to. Zleje. Weź się zleje, żebyśmy się tu dali, nie zajęło. Właściciel pola, rolnik z Targowej Górki, na prośbę piromanów odstąpił od oskarżenia. W zamian podpalacze musieli posprzątać pogorzelisko.